Boba ten manier nauczy. Daj miedziaka. Przeziębiłem się. To czarodzieja w domu swem skrywa, na jednym stosie z nim skłonie. Nie szwędaj się tu. Co tam? Miecze pierwszego sortu! Pokaż. Bywaj. Ale mi śmierdzi. Ostatni raz wzywam do wydania książki. To jak było z tym protestem? A zwłaszcza grymuarów i pism Święty Ogień Plugawiących. Wróciłeś. Pokaż te książki. Bywaj. No, dalej, myślisz. Miało włosy. Zaraz się zatrujesz. Trzeba. Możesz przejść! Szukam Gregora. To znalazłeś. Ktoś ty? Geralt z Rivii. Przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Odejdźmy stąd kawałek. Ładnie sobie przystroiliście posterunek. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce.
Źle komuś doradził i ludzie na niego donieśli. A tego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie Radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Czemu służysz królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii, jak na tronie siedział Wizimir. To był dobry król, mądry i sprawiedliwy. Radowid to co innego. Jemu w głowie tylko wojna. A ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. Do rzeczy. Pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz. Ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejt przyjazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Mam. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. Chłopi się ześlili i chcieli ich przepędzić. Szczęście tamtych mnogości mnie nie podnosi. Idzie on teraz i sznurem w las i gałęzi oczu. Ten tego. Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzę się, może coś znajdę. Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie. A potem wlókł go po ziemi. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta. A ten co tu robi? Kaloszek, żółty. Witaj. Wiedźmak idzie sobie. Ja zajęty. Buty zbieram. Widzę. Zastanawiam się, skąd się tu wzięły. Ano wyrosły, jak grzyby. Buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Rog nie może, bo Og i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy. Wielkie znalazcy! Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. O, tam. Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić.
dla Oga, Boga i Roga. Po co wam buty? Człowieki noszą. To Og, Bog i Rog też chcą. Będą wielkie pany, jak człowieki. Bywaj. Jaskinia troli musi być gdzieś blisko. Kto to? Spokojnie, Og. To mój stary znajomy. Idzie stąd, bo wpadnie do zupy. Jestem okropnie żylasty. Prawda, prawda. Tylko na niego popatrzcie. Sama skóra i kości. No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie. Siada na dupie. Buty robi. Widzę, że się zaprzyjaźniliście, ale Talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie. Buty szyje. Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty. Og nie ma. Rog nie ma. I Bog nie ma. Zrobi buty, to pójdzie. Nie mam czasu na pertraktację z trollami. Odsuń się, Talar. Oh!
Tak, bo prawdzie to nie musiałeś ich tak. Chciałeś ich wziąć na uczniów? O kurwa, nawet mi nie mów. Chyba bym się pochlastał z takimi matołami. Ale matoły czy nie, byli sympatyczni. Nie miałem czasu na ceregielę. Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Rok i Dijkstra. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstrze i Roszowi, jak pięknie zajebałeś trolle. Na mój gust zesrają się z wrażenia. To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstrą i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne, rozumiem. W zimie udawałeś lichwiarza. A jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane wkurwianie ludzi, a ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypable coś ciekawego. Ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A szewc jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kradnik. Piękny. No, kurwa, wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamasze. Bywaj i powodzenia. Oj, przyda się. Radowid to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, bez obaw. Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj, Geralt. Hmm? Nie widzieliśmy się kopę lat. Co u ciebie? Nilfgaard rozpieprzył wywiad z Temerii w jedną noc. Ledwo uszedłem z życiem. Chlałem ze smutku, aż wątroba powiedziała dość. I co teraz? Praca u podstaw. Kręcę się po okolicy, słucham, pytam, werbuję nowych agentów. Jak żyjesz? Jak Stonka.
siedzę cicho, nie rzucam się w oczy i wpierdalam kartofle. Bywaj. Ja kurwa jestem, a nie bywam. Strasznie wysokie to cło. Macie, co wam dzisiaj ustankować nie da. Ale to wy podróżujcie. Dobrze ci radzę. Ja bym skupał mnie szerokim. No co? Tacy jak ty to tylko choroby przenoszą. Dyfetyzm i dyzercja. Byłeś tu i tam, to mi powiedz. Tam w Nowigradzie to naprawdę moda, żeby golić sipki? Prawda, żeś kiedyś królów mordował? Jak to wszystko się już skończy, zamyślam sam. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić. Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Jak tu trafiłeś? Jak ni... Ale... Ale o... Co tu... Grywasz w Ginta? Tak, ale tutaj nie ma z kim grać. Masz talię? Wyciągaj. Powodzenia.
Wygrałeś. Gratuluję. Weź tę kartę, zasłużyłeś na nią. Znasz kogoś, z kim warto byłoby zagrać? Słyszałem o jednym karciarzu, który nie tak dawno zahaczył o Nowigrad. Co ciekawe, też Wiedźmin. Lambert na niego wołają. Znam Lamberta, ale nie miałem pojęcia, że grywa w Gwinta. To nie jedyny twój znajomy, z którym możesz zagrać. Talar jest zapalonym karciarzem i ma bardzo ciekawą talię. Jest w tych stronach, więc możesz spróbować. Odjebało ci! Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? Za rzeczką to trzeba się uważać. Jeden fałszywy krok i chuj. Tylko Wiedźmina w tej ferajnie. Tak? Drażnisz mnie siły. Tak? Tak? Nie lubię gadać po kurwa. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, tylko Wiedźmina w tej ferajnie brakowało. Tak? Prawda, żeś kiedyś królów mordował z naszym dowódcą? Nie lubię gadać po próżni. Tak? Tak? Jak będę miała do ciebie sprawę, sama przyjdę. Tak? Poszanowanie, Geralt. Ho! Drażnisz mnie, siwy. Tym Velen to prawdziwie ta kabina? Wieczny ogn zbaw od dniów gardczyków. Prawda to, co mówią, że lubisz grać w karty? Ja po prostu lubię grać w kości, karty, szachy. Gra mnie odpręża. Pytasz, bo nie masz o czym gadać, czy może masz ochotę ze mną pograć? Grajmy, tylko pamiętaj. Interesują mnie dobre karty, a nie śmieci. Thank you.
tego marać! Wiesz, ile czasu zajęło mi zgromadzenie tej talii? Interesujesz się tym od dawna. To i pewnie znasz dobrych graczy, a co najważniejsze, z dobrymi kartami. Ostatnio dużo gadają o niejakim Lambercie, co to ma ponoć wykurwistą talię. Może go znasz, bo to wiedźmi. Najfartowniejszej gospodzie w mieście. Mawiają, że nawet kac po naszym winie przynosi szczęście. To co dzisiaj macie w karcie? Chciałbym zagrać z tobą w karty, konkretnie w Gwinta.
prawdziwie ta kabina?